Dojechaliśmy przed chwilką do Dogu Bejazit. Jest to miejscowość dosłownie rzut kamieniem od głównego przejścia granicznego Turcja-Iran. I tutaj mijamy koło nas, po mojej prawej, największą górę Turcji, która ma ponad 5100 metrów. Po turecku jest to góra Agri Dagi, Dagi, czyli góra. A po persku i po kurdyjsku jest to Ararat. Ja pamiętam, że jeszcze kiedyś znałem tą nazwę z geografii, Ararat. No a teraz oczywiście w Turcji większość nazw jest zmienionych na turecki i jest to góra Agri. Powiem wam, że robi niewiarygodne wrażenie, ponieważ cała okolica jest całkiem nisko, więc wysokość względna góry jest naprawdę, naprawdę spora. Wierzchołek jest niestety w chmurach, więc nie widzimy samego wierzchołka. Sobie teraz przejdę przez ulicę. Natomiast no już od połowy góry cała jest w śniegu. Jest to wulkan w ogóle, jest to wygasły wulkan. Obok znajduje się drugi mniejszy wulkan. Ten to bliźniacze góry, ten drugi wulkan jest sporo mniejszy. Ale powiem wam, robi oszałamiające wrażenie właśnie przez tą wysokość względną. Mam szczerą nadzieję, że Gruzini ogarniają najzwyklejszą, normalną, czarną kawę americano. Bo tutaj w Turcji jest to po prostu coś, czego oni totalnie nie czają. Czyli mają tylko dwie wersje, albo Nescafe, czyli kawa rozpuszczalna, której zdecydowanie nie jestem fanem, o co to jest za kawa. No i kawa turecka, Turkish Coffee, w takich małych filiżankach. Strasznie mocna, strasznie kwaśna. Mały fan z niej. Przede wszystkim o tyle będziemy mieli lepiej w Gruzji, ponieważ w Gruzji nie ma Ramadanu. Więc dla osób, które nie poszczą, nie mają Ramadanu, tak jak oczywiście my, a państwo, w którym jest właśnie trwa Ramadan, jest bardzo ciężko dostać żarcie i jest generalnie utrudnione kupowanie czegokolwiek. Wszystko jest praktycznie pozamykane. A Gruzja jest prawosławna, więc tam nie będzie tego problemu. Tam po prostu sobie wejdziemy, coś zjemy, napijemy się jak ludzie piwka. Trochę mi tego brakuje. Jesteśmy w Igdir pod armeńską granicą. No i jak to w Turcji, prosto ze stopa z samochodu trafiliśmy na obiadek do domku. Yes, yes. Dzisiaj trafiamy z jednego obiadu na drugi. Jesteśmy tak naprawdę miejscowość dalej, a zostaliśmy zaproszeni ponownie na obiad, tym bardziej na wielką ucztę, która się odbywa po całym dniu poszczenia, bo jest Ramadan. Nawet nie pozwalałem nam totalnie odmówić. Po prostu musimy korzystać, musimy z nimi iść na obiad, bo byśmy obrazili. W lokalu, do którego przywiózł nas nasz... nasz przyjaciel, który przywiózł nas tutaj do Kars. Z którym jedliśmy przed wielką ucztę, bo jest Ramadan, zawiózł nas do miejsca, gdzie zna wszystkich i w tym miejscu nie można palić shiszy, więc zorganizowali nam specjalny VIP room na zapleczu, gdzie możemy zapalić sobie shiszę i jest to tylko nasza trójka. Shisha. Mamy tutaj naszego nowego kolegę, którego poznaliśmy na Interrail. Jest to grupa dla, tak jak nasza polska autostopowicze, czyli my, tylko zamiast 47 tysięcy członków jest ich prawie 400 tysięcy. Jak Mateusz napisał request, czy ktoś może nam pomóc, żeby nas przekimać, to słuchajcie, kilka sekund po prostu 40 komentarzy, wszyscy podbijali, czy ktoś nie zna kogoś, oznaczali innych, czy ktoś na nas może przekimać dzisiaj w nocy w Kars, bo pada deszcz. Co właśnie robię w zamkniętej restauracji? A mianowicie, człowiek, który nas przywiózł tutaj, który po pierwsze zabrał nas na wielką ucztę ramadanową, czyli mimo, że był to nasz trzeci posiłek, ich jedyny tak naprawdę, ten największy tego dnia, więc był cały zastawiony stół, potem zabrał nas na miejsce z shiszą. W międzyczasie Mateusz zaczął gadać na autostopowej grupie z lokalsami i przyszedł jeszcze jeden lokal student, który wcześniej był na Erasmusie w Rumunii. Wtedy siedzieliśmy sobie w tej knajpie i człowiek, który to wszystko załatwił, powiedział, że nie ma problemu, że na pewno nie będziemy spać, bo leje deszcz w namiocie, więc w restauracji, w której wcześniej jedliśmy ucztę, której właścicielem jest jego przyjaciel, oczywiście nas ugości, więc pierwszy raz w życiu śpię dzisiaj
w zamkniętej restauracji. Cała restauracja jest do naszej dyspozycji. Właściciel specjalnie przyjechał do tamtego pubu po nas, żeby nas zabrać samochodem, bo pada deszcz, przywieźć nas do restauracji, otworzyć tą restaurację, a następnie powiedzieć, że jeżeli jesteśmy głodni czy spragnieni, to jest cała lodówka jedzenia i picia i możemy korzystać przez całą noc. Więc pierwszy raz w życiu jestem na noclegu w zamkniętej restauracji. Ciężko mi to ująć w ogóle, jakoś ubrać w słowa. Co tu się w ogóle dzieje? Dzisiejszy dzień był kosmiczny. Z obiadu na obiad praktycznie gościna totalnego wschodu Turcji to po prostu przekracza wszelkie jakieś tam możliwe normy. Pierwszy raz coś takiego mnie spotyka, coś niesamowitego, a naprawdę jest to dla nas duży ratunek, bo jest oberwanie chmury i leje niesamowicie. Dawno nie pamiętam, żeby tak lało, jak właśnie jest za oknem. Więc mamy całą restaurację na siebie. Jesteśmy w jakiejś małej wiosce, Sazuk. I generalnie chyba tutaj niezbyt przyjmują się ramadanem, bo jesteśmy właśnie w otwartym lokalu, gdzie można normalnie zamówić żarło, co jest bardzo, bardzo nieoczywiste i niecodzienne, że w ramadanie na małej wiosce jest cokolwiek otwarte, gdzie dają jedzenie, to jest cały lokal. Mam taki, nie wiem jak to nawet, taki gulasz z... Jest na pewno tu bakłażan, ostra papryka, są pieczarki, bardzo, bardzo, bardzo dobre, cebula, do tego sałateczka jest za darmo. Ja tylko podjadam jeszcze nasze, tak, można powiedzieć mało kulturnie, ale dojadam jeszcze naszą wczorajszą chikkioftę. Ale nie mam z tym problemu, że wyjąłem też swoje jedzenie. Siedzimy tutaj, byśmy dawno łapali sobie stopa, ale niestety pada deszcz. Po 2,5 tygodnia jeżdżenia razem po Turcji z kolegą Mateuszem, każdy pojechał w swoją stronę. Mateusz pojechał do Tbilisi spotkać się z kimś tam, uczyć się robienia baniek, a ja kieruję się teraz w stronę Hopy, która jest nad Morzem Czarnym. Będzie to mój pierwszy raz nad Morzem Czarnym i Hopa jest przy samej gruzińskiej granicy, gdzie mam nadzieję dzisiaj dotrę i przekroczę dzisiaj granicę i znajdę się w Batumi i prosto uderzę tym razem do hostelu. Przede wszystkim, żeby jutro zacząć wyrabiać sobie wizę do Iranu, bo w Batumi jest ona dużo tańsza i dużo szybciej to trwa niż w Polsce. Więc czasami warto sprawdzić, czy daną wizę trzeba robić już u nas w kraju, czy warto zrobić gdzieś indziej po drodze, gdzie będzie taka możliwość. Taka możliwość jest w Batumi, jest w Trabzonie w Turcji, w Tbilisi, w ambasadach Iranu. I z reguły to dzieje się tak, że te kraje, które dobrze żyją ze sobą, tam ambasady lepiej traktują wszelkie wydawanie wiz, nawet dla obcokrajowców, czyli w takiej Gruzji łatwiej mi wyrobić wizę do Iranu niż w Polsce, mimo że już w Iranie byłem. Więc po 2,5 tygodniach stopowania w dwójkę jestem samemu na drodze. Szczerze, troszkę za tym tęskniłem, jak czasami ma się takie momenty, że jest samotnie, leży się samemu w namiocie i czeka się, żeby po prostu wyspać się na następny dzień. Tak, macie ochotę, będą dzień po prostu przy drodze, patrzeć na góry, na las, w totalnej ciszy, w totalnej samotności. Przyznam się, że jest to bardzo przyjemne uczucie i trochę nawet uzależniające. I raz na jakiś czas naprawdę lubię zostać samemu, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy tę okazję pojeździć 2,5 tygodnia razem po różnych terenach Turcji, pustynnych, niepustynnych, turystycznych, nieturystycznych. A teraz już na samej północy przy granicy gruzińskiej jestem sam. I również się z tego cieszę. Kto dalej do mnie dołączy, nie mam pojęcia. Jedna koleżanka chce do mnie dolecieć do Kazachstanu i Kirgistanu. W ogóle w Kazachstanie ma być cała masa moich znajomych, ponieważ dużo osób jedzie autostopem na mundial do Rosji, a później docierałem do Kazachstanu, ponieważ stamtąd są najtańsze loty do Europy. Z Kazachstanu, z Astany do Budapesztu lata w Izer. Więc jest to najtańsze połączenie z tych okolic Azji Środkowej do Europy. Ja teraz sobie zmierzam obwodnicą miasta Sas coś tam, mniej więcej. I dopiero dwa samochody od 25 minut przejechały koło mnie i żaden akurat mnie nie zabrał. Więc myślę, że trochę to zejdzie, a przede mną są przepiękne, gigantyczne, ośnieżone szczyty.
więc udało się jeszcze przed zmrokiem dotrzeć do Hopy, czyli nad Morze Czarne w Turcji. Co jest chyba, nie wiem czy to jest wstyd czy nie, ale pierwszy raz w życiu dopiero widzę Morze Czarne, co jest jeszcze najlepsze od tej drugiej strony niż mielibyśmy najbliżej. Nigdy nie byłem w Rumunii nad Morzem Czarnym, na Ukrainie, czy nie wiem, Bułgaria, Złote Piaski znane. Nigdy nie byłem nad Morzem Czarnym, więc widzę je pierwszy raz w życiu. Jest nawet jest ciepło. Jechałem teraz dobre 4 godziny przez góry. Piękne góry. No ale powoli się bardzo jedzie przez takie kręte drogi, góra, dół. Na samusieńkim końcu, dopiero kiedy dojeżdża się do Hopy, są wybudowane nowe, bardzo długie tunele. Nie ma ich nawet jeszcze na mapie Google'a. Myślałem, że będę jechał jeszcze pół godziny ten fragment, a okazało się, że jechałem go niecałe 10 minut, więc bardzo te tunele jednak pomagają, ułatwiają i przyspieszają podróż. Teraz tylko się dostać do granicy. Jest jakieś, mam stąd 15-20 km do granicy gruzińskiej. Wreszcie Gruzja, pierwszy raz. Kraj, na który naprawdę czekam i w którym nigdy nie byłem. Nie wiem jak będzie z tą granicą, bo w momencie kiedy znalazłem idealne miejsce do łapania stopa, zaczął tak lać deszcz. A tak za 20-25 minut będzie ciemno, więc średnio to widzę. Ale na pewno jedną zrobię rzecz. Przed przekraczaniem tym razem granicy tureckiej w drugą stronę na pewno dobrze schowam swój sprzęt, swój aparat. Nie mam ochoty kolejny raz być na przesłuchaniu i tłumaczyć się, że jestem tajnym reporterem Unii Europejskiej. Gruzja wita mnie kompletnym deszczem. Nawet sprzęt mam schowany, nagrywam tylko z telefonu i lada moment próbuję znaleźć jakąś zatoczkę, miejsce, które jest w miarę oświetlone i będę mógł coś złapać do Batumi. Wczoraj docierając wieczorem do Batumi, gdzie jest plus 2 godziny do czasu polskiego, dotarłem po 21:00, lał deszcz, ale udało się wszystko ogarnąć, czyli ogarnąłem sobie hostel, kosztuje całe 14 zł za dzień, bardzo dobra cena, oraz zorganizowałem sobie piwo, tak, kupiłem sobie piwo, zorganizowałem sobie pieniądze, znalazłem bankomat, wypłaciłem ich lokalną walutę. Do konsulatu Iranu mam całe, nie wiem, 100 metrów ze swojego hostelu, przypominam, kosztuje 14 zł, więc bardzo, bardzo dobra cena za hostel. I specjalnie tutaj organizuję sobie wizę do Iranu, ponieważ jest łatwiejsza do zorganizowania tutaj niż w Polsce i przede wszystkim tańsza. To jest to na mojej drodze. Mam nadzieję, że w miarę szybko to się wszystko zorganizuje, ponieważ no muszę czekać, dopóki będę musiał tutaj być w Batumi, dopóki mnie nie wyrobią, ponieważ wtedy trzeba w konsulacie lub w ambasadzie zostawić paszport. No i to już jest wtedy trudniejsze, bo nie można się poruszać. Po to właśnie zawsze zabieramy ze sobą kopię paszportu. Kserujecie sobie pierwszą stronę kilka razy, ponieważ jeżeli nie macie przy sobie paszportu, posługujecie się kopią paszportu wobec wszelkich służb, wobec policji, wobec wojska, więc polecam, ja mam też takich kilka. No i wypłaciłem sobie dolary, bo będę płacił za wizę dolarami. Dlaczego też wybiera się takie kraje, żeby zorganizować sobie wizę i takie konsulaty, takie ambasady? Ponieważ Gruzini nie potrzebują wizy do Iranu. Dlatego w konsulacie oczekuję do okienka. Tam. Po pół godziny przyszedł pan i powiedział mi, że w tym konsulacie dzieje się tak niewiele, że odpowiedzi o przyznanie lub nieprzyznanie wizy przychodzą u nich średnio raz na 2 tygodnie aktualnie. Więc z update status dla Batumi można czekać do 2 tygodni i powiedział, że dużo szybciej będzie mi to zrobić w Armenii, w Jerewanie lub po prostu w Tbilisi, co też zrobię, bo 2 tygodnie w Batumi to nie chciałbym raczej siedzieć. Piękne miasto, ale bez przesady, więc pozwiedzam sobie Gruzję, dotrę do Tbilisi i tam najwyżej poczekam z tydzień mniej więcej, maksymalnie można czekać, więc do zrobienia, posiedzę sobie tam i zaczekam, żeby mi przyznali irańską wizę. W razie plan na dzisiaj, zmontować odcinek. Nie, ciekawe czy wyjdą znowu 2 tak jak z ostatniego tygodnia. No i następnie zgubić się w Batumi i zobaczyć tutaj jak najwięcej. Bo z tego co wiem to całkiem przyjemne miasteczko. Przede wszystkim to co widzę, no to widać, że już nie jestem w islamskiej kulturze. I jest dużo bardziej europejskie budynki. Wszechobecny alkohol, kasyna. Ale przede wszystkim ludzie, no ludzie są dużo bardziej bieli. Widziałem rudych na ulicach, więc jest to tak bardziej po mojemu. Jest ten północny, bardziej wschód. Widać tu większy naprawdę dużo wpływ rosyjski niż ten bliskowschodni, zdecydowanie. Ale to tylko cieniutka granica, która dzieli i te 15 km dalej, jak już jest Turcja, to już jest kompletnie inny świat.
hostelu, w którym właśnie siedzę tutaj przez 2 dni, spotkałem ludzi, których widziałem już w różnych szerokościach i długościach geograficznych. A mianowicie ludzie, którzy spędzają calusieńki dzień w hostelu, w łóżku, na kanapie, w lobby, różnie, i oglądają seriale lub przeglądają internet. Zapytani, ile siedzą już w tym hostelu, odpowiadają: miesiąc, 3 tygodnie. Wystarczyło przekroczyć jedną granicę, żeby stały się 2 rzeczy. Pierwsza to samochody i kierowcy zaczęli mnie ponownie szanować i w momencie, kiedy znajdziecie się na ulicy, nikt was nie będzie chciał rozjechać, co jest standardem w Turcji i w krajach Bliskiego Wschodu. Po prostu tam wygrywa zawsze samochód. Albo zdążycie uciec, albo jesteście rozjechani. Więc tutaj jak wejdziecie na pasy, nawet jak macie zielone, nawet jak macie czerwone, to samochód się zatrzyma. Co jest w ogóle nie do pomyślenia w krajach Bliskiego Wschodu. Oni tam jadą po prostu na pałę. Jak ktoś jest po drodze, to jest jego problem, tylko i wyłącznie. I druga rzecz, w momencie, kiedy ktoś słyszy, że jestem z Polski, już dwie osoby tak zareagowały, to powiedział: a, Kaczyński, Kaczyński. Naprawdę, wyje z tego, wyje. Patrzę na tego pozera. Ciekawe, czy samiczka okaże się blacharą, czy nie. Nie jestem taka łatwa, jak myślisz. Twoje pióra nie robią na mnie żadnego wrażenia. Nie jestem taka łatwa, jak myślisz. Schowaj to. Janusz miał większe. Tak trochę jak nad Bałtykiem. Tylko kamieni więcej i brakuje parawanów. Charakterystyczny posąg dla Batumi, dwie postacie, mężczyzna i kobieta, które zbliżają się do siebie bardzo powoli i przenikają się. Jest to bardzo fajna konstrukcja, którą ja poznałem oglądając odcinki innego chłopaka, innego vlogera, który krążył tutaj dookoła autostopem. Marian, pozdrawiam bardzo serdecznie, dzięki tobie poznałem tą statuę. Dotarłem do niej w Batumi i wiedziałem, czym jest.